Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i w nowym miesiącu. Jee, przyszedł marzec. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że zbliżamy się coraz bardziej do wiosny, do mojego ulubionego okresu w roku, zwłaszcza tej późnej wiosny, kiedy już jest ten moment, jest ciepło, jest zielono, ale to nie jest jeszcze upalne lato. W ogóle uwielbiam wiosnę. I nie wiem, czy wy tak macie, ale ja w ostatnich dniach poczułam taki ogromny przypływ pozytywnej energii, bo troszeczkę poprawiła się pogoda, zrobiło się nieco cieplej, było dosyć dużo słońca, stopniał śnieg. No i to też tak nastroiło mnie właśnie pozytywnie. Ja wiem, że niektórzy odczuwają to przesilenie wiosenne i czują się bardziej depresyjnie, zmęczeni, chce im się spać, ale ja generalnie mam na odwrót. I wpadłam na taki pomysł. Co byście powiedziały na to, żebyśmy się wspólnie zmotywowali do przyjścia właśnie wiosny, która już za chwilę. Nie tylko pod względem pielęgnacyjnym, czyli tych wszystkich zmian, które będziemy wprowadzać, kosmetyków, to co będziemy robić, żeby odświeżyć naszą skórę po zimie, żeby ją nawilżyć, jakieś zabiegi i tak dalej. To oczywiście wszystko będzie tutaj na moim kanale i będziemy sobie stopniowo omawiać pewne różne etapy, ale pomyślałam też, żeby zrobić taką serię filmików, gdzie będziemy wprowadzać zmiany w naszym otoczeniu, w mieszkaniu, zabierzemy się za wspólne porządki, takie generalne, a jak będę robić porządki, to przy okazji będę wam opowiadać i pokazywać pewne zakątki naszego mieszkania. Myślę, że to będzie taka mała odskocznia od tematów typowo kosmetycznych i też mam nadzieję, że was odrobinę tym zaintryguje, zainspiruje, zmotywuje. Wiem, że są tutaj na moim kanale też takie osoby, które bardzo lubią tego typu filmiki, właśnie różnego rodzaju organizacyjne, gdzie podpowiadamy sobie nasze jakieś triki, jakieś pokazujemy różnego rodzaju gadżety, sposoby na organizację i nie tylko. No i właśnie, dzisiaj zaczynamy pierwszym filmikiem, a mianowicie widzicie tam za mną komodę i jedna szuflada w tej komodzie jest szufladą makijażową, czyli trzymam w niej wszystkie kosmetyki do makijażu, które stosuję i które używam. Panuje tam no niezły bałagan i czas najwyższy ogarnąć tę szufladę. Także zapraszam was dzisiaj na taki filmik, właśnie sprzątamy wspólnie kosmetyki, układamy kosmetyki makijażowe, robimy tam porządki. No i zabieramy się od razu za robotę. Uwaga, mam nadzieję, że jesteście gotowe na to, żeby zderzyć się z tym wszystkim, co tutaj się znajduje. Czekajcie jeszcze tam z tyłu, po bokach. Także to, co muszę teraz zrobić. Po pierwsze, wyciągam wszystkie te pojemniczki, idą do mycia i muszę też umyć szufladę w środku. A potem zajmiemy się segregacją tych kosmetyków. Trzeba będzie zdecydować, tak, po pierwsze, które są przeterminowane i wyrzucić, których już używać nie będę i będę mogła je oddać, które sobie zostawiam. Zaraz zrobimy przegląd i zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale na początek wyciągamy pojemniczki. Okej, pierwszy etap już za mną. Powiem wam, że nie do końca udało mi się doczyścić niektóre z tych pojemniczków, ale ja je po prostu uwielbiam, bo dzięki nim mam wszystko tutaj posegregowane. I przy okazji powiem wam też, bo na pewno będziecie pytać, skąd są właśnie te pojemniki. Słuchajcie, ja je kupiłam kilka lat temu w Leroy Merlin na dziale z rzeczami do łazienek. Nie wiem, czy te pojemniki nadal są dostępne. Jak widzicie, one były w różnych rozmiarach i tutaj mają takie
uchwyty, przez co też można je fajnie ze sobą połączyć. Myślę, że warto sprawdzić albo na tym dziale właśnie do łazienek, albo ewentualnie z organizerami takimi do kuchni, do szuflad, na sztućce i nie tylko. Świetna sprawa, słuchajcie, niewielkie pieniądze, a naprawdę można sobie fajnie tutaj to wszystko ułożyć. No niestety tutaj już mi się nie zmieszczą kolejne te pojemniczki, bo już mam za wąsko i tam z tyłu zresztą też nie, ale ja sobie to spokojnie wykorzystam. Także teraz następny etap, który muszę zrobić, to jest właśnie to. No i gotowe. Zobaczcie, teraz przynajmniej to się jakoś ładnie prezentuje. Porządek jest. To chwilkę Wam jeszcze opowiem o kilku tych kosmetykach, które tutaj mam, a zostawiłam sobie tylko te, które używam, które się u mnie sprawdzają. Z tyłu mam kosmetyki, które będę używać, są w zapasie. No to co? Zabieramy się za taki szybki przegląd. Zaczynamy od podkładów. Tak naprawdę używam w tej chwili tych trzech, czyli to jest taka baza brązująca od marki Vita Liberata. Tak naprawdę ona nie daje żadnego krycia, tylko tyle, że skóra wygląda na nieco bardziej brązową. IT Cosmetics, który mam już praktycznie przy końcówce, z bardzo fajnym, wysokim filtrem UVA i UVB, czyli z 50. Powiem Wam, że jest całkiem fajny, daje bardzo mocne krycie, więc trzeba z nim uważać. Natomiast nie zawsze dobrze łączy się z pielęgnacją. Raczej do niego już nie wrócę. Wykorzystam i raczej do niego nie wrócę. Uważam też, że jak na tak wysoką cenę jest dosyć mocno przereklamowany. Wiem, że u niektórych sprawdza się świetnie. U mnie sprawdził się dobrze, ale bez żadnej rewelacji. I tutaj mam od Estée Lauder Futurist, który jest rewelacyjny, niesamowicie lekki, bardzo ładnie wygląda na skórze. Mam go mniej więcej, no jeszcze ponad połowę opakowania, zużywam sobie po troszku, tak mniej więcej raz na jakiś czas nakładam ten, kiedy potrzebuję mocniejszego krycia, albo właśnie ten, i tutaj też mamy filtr 45 SPF. Dobra, jeśli chodzi o pudry, to tak naprawdę używam NAM, który stosuję na strefę T i w okolicy oczu i uważam, że jest genialny i słuchajcie, nie kosztuje dużo, a przepięknie pachnie dodatkowo. I na całą twarz też stosuję ten oto puder, podkład od marki Estée Lauder. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Bronzer, tylko jeden, czyli Bronze Goddess od Estée Lauder Trio. Zobaczcie, tak wygląda, a używam go prawie już rok czasu. Paletki, tutaj mam paletkę od Tarte, proszę bardzo, taką w brązach, w rudościach, która pachnie karmelowo. Mam też starą paletkę od Estée Lauder, która już jest niedostępna, ale tutaj mam takie, widzicie, zielone odcienie, zieleni i szarości, więc też ją sobie zostawiłam. I ostatnia paletka, która jest u mnie nowością, a to jest ta paletka z limitowanej edycji od Tarte, która wygląda w ten sposób, jest przepiękna i tutaj znowu widzicie, mamy beże, brązy i róże, dlatego też postanowiłam, że będę ją mieć, ostatnio pokazywałam Wam ją na moim live'ie. Jeśli chodzi o róże, to mam dwa, tego jeszcze nie zaczęłam od Estée Lauder, natomiast go uwielbiam, wracam do niego w okresie letnim, a przez praktycznie całą jesień i zimę stosowałam ten róż od Tarte z glinką amazońską. On jest takim, widzicie, nieco bardziej pomarańczowo-czerwonym odcieniu. Też fajnie się sprawdzał. Rozświetlacz tak naprawdę zostawiłam sobie ten na tę chwilę, czyli Bronze Goddess w odcieniu 03, a na okres letni będę mieć ten w odcieniu 02, gdzie mam już takie piękne złoto. O rozświetlaczach też był film na moim kanale. Co jeszcze Wam pokażę? Tutaj mam jeszcze brwi do brwi, jedno mydełko do brwi, które też stosuję, jeden korektor, który cały czas używam, czyli ten korektor od Tarte. I powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdza, natomiast ja stosuję go niedużo, bo on jest dosyć mocno kryjący i gęsty, więc naprawdę odrobina wystarczy. Baza pod tusz do rzęs, którą też już często widzieliście, i nowy tusz, który w tej chwili stosuję od marki Fenty Beauty i też mogliście go widzieć na ostatnim live'ie u mnie na Instagramie. Tutaj mam kredki, tutaj mam jakieś błyszczyki, pomadki,
Raczej w takich ciemniejszych kolorach, na przykład te przepiękne od Sisley, zobaczcie, jaka cudowna czerwień. Albo na przykład ta pomadka od Chanel. Zobaczcie ten kolor. Też jest cudowny, ale widzę, że kamera nawet go nie oddaje. On jest bardziej taki wpadający w róż. No po prostu przepiękny. I kolor, który też bardzo często lubicie, kiedy mam go na ustach. Taki ciemny fiolet. Zobaczcie. Taki fioletowy, ale on wygląda bardziej jak takie, taki fiolet z winem. Coś taka mieszanka. No przepiękny odcień 404. No i tutaj jeszcze kilka innych pomadek. Na przykład tę od Fenty Beauty, która jest całkowicie taka bezbarwna, z drobinkami. O! Też o tych pomadkach swego czasu było dosyć głośno w mediach społecznościowych. O, albo na przykład mam, zobaczcie, taki tint od marki Fridge, który ma przepiękny kolor, chociaż na ustach on daje tylko taki efekt przyciemnienia, delikatnego fioletu. No i zobaczcie na to opakowanie z tym kryształkiem Swarovskiego. Cudowne. I to jest właśnie odcień TK5. No to jeśli chodzi o pomadki, to tak naprawdę wszystko. Jakieś tutaj pędzelki, tutaj próbeczki, tutaj widzicie wszystkie jakieś przyrządy, pensety i cała reszta. I tak naprawdę zobaczcie, tego jest tyle. Tutaj mam jeszcze podkład od marki Estée Lauder, ale to jest na jakieś specjalne wyjścia. I jeszcze jeden podkład od marki Tarte, który też powiem Wam, że jest bardzo fajny, ale też na specjalne wyjścia albo do kamery, jak nagrywam filmy, jakieś dodatkowe rozświetlacze. No i tak naprawdę koniec. Tak jak mówię, z tyłu mam jeszcze dodatkowe korektory na zapas, chusteczki i można by było powiedzieć, że tak prezentują się moje kosmetyki do makijażu. Tak prezentuje się moja makijażowa szuflada. Widzicie, tyle tego mam. Ja nie jestem blogerką makijażową, nie jestem vlogerką makijażową, więc tak naprawdę nie potrzebuję mieć nie wiadomo jak dużo tych kosmetyków, a to, co tak naprawdę jest mi potrzebne na co dzień, ewentualnie do filmu czy na jakieś wyjście. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy filmik. Udało nam się wspólnie zorganizować moją szufladę makijażową. Teraz już wiecie, jakie kosmetyki mam, jakie najczęściej stosuję i po jakie sięgam. Pokazałam Wam, jakie przytrzymuję, przechowuję. Udało nam się po prostu tę szufladę ogarnąć. A na zakończenie mam do Was pytanie, jaki filmik chcecie w następny? Czy ma to być organizacja mojej garderoby, szafy, ciuchy, torebki, buty i nie tylko? Czy przechodzimy do mojego salonu i bierzemy się za organizację i sprzątanie szafek, półek i nie tylko? Właśnie w jednej części mojego salonu. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, który film ma być następny. I działamy, moje drogie panie. No i moi drodzy panowie, bo być może wy też skorzystacie z tych filmów, zainspirujecie się do jakichś porządków i nie tylko. Trzymajcie się kochani cieplutko, widzimy się w następnej publikacji, przesyłam wam buziaki, do zobaczenia, pa!